Tak, w tym meczu gonienie, no dostałem 20 chyba pierwszego informację, że jest wjazd do Medjugorje. Tak. No i ja mówię, wcześniej modliłem się na różańcu, ale nie wierzyłem, że Matka Boża była wzięta z ciemi, z duszą do nieba, no bo no tak jakoś. 2 lata przed wyjazdem przyszła do mnie taka pani znajoma, koleżanka, przyniosła mi Matkę Bożą, taki wizerunek z medalikiem i z Matką Bożą. Mówi, ty była w Medjugorje, Matka była na ziemi, mówi, objawiła się, to masz na pamiątkę, masz koło siebie nosić. Jestem się głupia, babo, no Matka Boża była na ziemi. Czemu takie głupoty gadasz? Nie. Przyniosłem do domu, rzuciłem do szufladki. No i w tym 2018 roku wybieram się do tych Medjugorje, nie? Żona mi mówi, że zwariowałem z synem, bo było 2 miesięcy, miałem zawroty głowy, czyli tego błędnika, nie? Lekarz powiedział, że do końca życia będę brał te lekarstwa. Kręgosłup mi boli, nie mogę usiedzieć. Żona mówi, nikt ci nie zawiedzie rano o godzinie 5 na autobus, 500 metrów mamy do przystanku. Jak ty pojedziesz? Musisz torbę mieć z jakimiś rzeczami, żeby przebrać i coś. Jak ty pojedziesz? Jakoś dam radę. No i dzwonię do tej pani, która to organizowała. No i mówię, że chcę jechać. A ona mówi, jedzie pan za darmo. Jak powiedziałem, że jestem niepełnosprawny, jedzie pan za darmo. Ja mówię, ale muszę mieć 2 osoby, bo mówię, jest opiekun. Ja panu załatwię opiekuna. Proszę panią, zajechaliśmy tam. 2 stycznia jest objawienie. Można to sprawdzić na YouTubie. Objawienia Miriany. 2 stycznia 2019 rok. Jestem tam. No. Jest, proszę panią. I można zobaczyć, czy prawdę pani teraz mówię, czy nie. Bo tam dużo widać. I proszę panią. No, powiem pani, jest taka sprawa, że wieczór kolega poszedł, mówi, słuchajcie, 9 stopni mrozu jest, nigdzie nie idziemy na żadne objawienie. Ja po to przyjechałem, że idziemy. I w takim stanie pan jechał. Aha, jeszcze dobrze pani powiedziała. Wsiadłem do autobusu, zajechałem do przystanek, wsiadłem do autobusu, dojechaliśmy do Łagiewnik w Krakowie, wsiadłem do autobusu do Medjugorje. Wszyscy wysiadali, jechałem 22 czy 23 godziny bez wysiadania, kręgosłup mi nie bolał, błędnik minął, do dziś błędnika nie ma. Samo to, że pan postanowił, że pan jedzie, jeszcze pan tam nie dotarł, a jeszcze pani powiem, poszłem wyłączyć właśnie ten skuter do garażu. No tak, bo pan nie chodzi. Zawsze rano, tak, no, zwykłym wózkiem. Zawsze świeciłem w garażu, bo to w zimie o 5 jest ciemno jest. Tak. Zawsze świeciłem światło, a wtedy mam zawsze powieszony taki drzaniec przeźroczysty. On mi oświetlił cały na niebiesko garaż. Potem, żebym się puknął, jak już jechałem w autobusie. Także włączyłem i włączyłem. No Matka Boża wtedy mnie chyba uzdrowiła, że ten błędnik minął. No tak. I ten kręgosłup mnie. Wszyscy się dziwili. Jak? Sama decyzja pana, no, że jadę w takim stanie. Nie? Proszę panią, jest, ma to być objawienie. Dzień wcześniej kolega mówi, 9 stopni mrozu jest, nigdzie nie idziemy. Ja mówię, ja idę, ty nie musisz. No i 9 chłopak, kurczę, jedziemy rano. Różańc, my zaczęliśmy, poszliśmy o 5, za 26 przychodzimy na to miejsce objawień, gdzie miało być. Obłożone szarfami, nie wpuszczają nikogo, bo tam Miriana będzie miała objawienie, nie? Ale zobaczyli mnie na wózku, wnieście gut. Jest ławeczka i za tą ławeczką mnie postawili. No to za tą ławeczką na środku, no to dobra. No i tam się modlimy, między innymi różaniec, jeszcze 10 różańca mówiłem, dali mi mikrofon, mówiłem tam, nie ten. Ja patrzę, bo nie wierzyłem, że Miriana te nogi się tak gną. Nie mówię, to jest komputerowo robione, ktoś. I tak patrzyłem, nagrywałem to wszystko. Ja miał być to objawienie, to wszystko nagrywałem. A wcześniej, że mówię koledze, żeby nagrał, mówię do niego, która godzina? On mówi 7 rano. I taki delikatny śnieg zaczął sypać. To najważniejszy ten śnieg teraz jest. Tak. Ja dostałem drgawek na chwilę, chwilowy płacz i przeszło. Nie wiedziałem, co się dzieje. No i kurczę, potem ta Miriana miała przyjść, strasznie zaczęło sypać. Taki duży śnieg sypał, że szkoda mówić. Że parasole rozkładali. Jak ta Miriana wchodziła, ja czapkę zdjąłem, pytali mi się znajomi, jak oglądają, na film, patrzysz tą czapkę zdjąłem. Ja mówię, jakoś odruchowo, nie wiem dlaczego, wszyscy w czapkę, jakoś odruchowo ściągły, nie? No jak to już ma być to objawienie, ja tak siedzę, po prawej stronie postawi takiego niepełnosprawnego na wózku i po lewej stronie też taką dziewczynę. Ja patrzę, tam Miriana klęczy, obraca w prawą stronę głowę i ja widzę Matkę Bożą z takimi łzami dużymi, takie piszą, i słyszę głos. Musiałeś tu przyjechać, żeby uwierzyć. Nie wierzyłeś, że żyję, że byłem wzięta z ciałem i z duszą do nieba. Tu musiałeś przyjechać. Dostałem drgawek, zaczął mną trzepać, a na tym filmiku widać. Zaczęło ten,
Niepełnosprawny, co ko mnie siedział, to patrzą na mnie, patrzą na tego mu opiekuna, bo mnie trzymał tu za ramiona, nie? Czy on mi krzywdy nie robi? No, no i mówi tak, zaparłeś się mnie 3 razy, jak ten święty Piotr. Zatkało mnie. No i potem ta Miriana wstaje, przychodzi, siada na tej ławeczce przede mną, kładzie mi rękę na kolanie i mówi tak, muszę się wesprzeć. Patrzy na mnie, uśmiecha się i będzie dobro. Proszę panią, wychodzimy już po tym objawieniu, taki delikatny śnieżek, gdziekolwiek sypie. Idziemy, wróciliśmy do domu, po południu my byli znowu tam w takim kościele, pojechaliśmy, gdzie ta nasza szefowa czytała nam, co Matka Boża objawiła. Panie, w skrócie mówię, to musiał z 1,5 godziny opowiadać, co Matka Boża powiedziała. No, no ja to odczułem, że to też wszystko między innymi do mnie się czuje, czyta, nie? Ale pytam się tej Ewy, no i ona mówi, ja mówię, słuchaj, że Miriana mówi po polsku, a wcześniej mówię, że my widziałem Matkę Bożą, nie, i ten mój opiekun też widział. Mówię, ona mówi po polsku, nie. Ja mówię, to ona po polsku do mnie mówiła. To nie ona mówiła, to Matka Boska przed nią mówiła. No. No i proszę panią, na drugi dzień, aha, w tym samym dniu z kościoła wychodzimy, koleżanka mi mówi, popatrz na słonko. No, cała grupa, tam 40 parę osób. No słonko jak słonko. Mówi, wpatrz się dobrze. No ja się wpatrzyłem, widzę piękna hostia, wirująca, przecudna. Taki promień ze wszystkich stron. I mój opiekun to widział, więc ich nie widział. I ta koleżanka, która nas zawołała. No i taki szok, nie? No bo jak? Niemożliwe, no, no a jednak możliwe. No, no i proszę panią, na drugi dzień mieliśmy, cała grupa miała iść na ten Krużewiec, na tą górę objawień, a my mieli wolny czas. No to co, idziemy do kościoła na paciorek, tam my sobie zapowiedzieli, zmówimy sobie drogę krzyżową, kupimy jakieś pamiątki, wracamy. No, no i proszę panią, idziemy, nagle znowu, aha, jeszcze inaczej. Na drugi dzień rano kolega przychodzi z łazienki i ja mówię tak, ty która godzina? A on mówi 7. Znowu dostałem drgawek, płacz i słyszę głos. Ten śnieg wczoraj, który sypał, ten drobny, to katolicy wierzący, którzy przychodzili, żeby mnie zobaczyć. Potem jak Miriana szła ten duży śnieg, to bardzo dużo katolików. A jak ten drobny śnieg, jak się wracali, to ci, którzy uwierzyli, że ja byłam na ziemi. Ja sobie myślę, no to ja kiedyś też byłem między nimi. Niestety. Czyli to bardzo mała ilość, która uwierzyła, nie? Że Matka Boża się objawiła, że była. No i na drugi dzień idziemy, znowu mam takie dreszcze. Wie pani, płacz, drgawki, płacz. I znowu słyszę tak. Macie iść do sklepu, kupić długopis, zeszyt, spisać wszystko to, co się działo. No to dobra, mówię do kolegi, sobie musimy spisać to. No to dobra, idziemy po długopis i zeszyt. W jednym nie ma, ale były objawienia Miriany po polsku. Chciałem to mieć. Pytam się, ile to kosztuje? 8 euro. Ja wydam 5. Nie 8 euro. To dziękuję. W następnym sklepie to samo. 8 euro, ale zeszytów nie było. No w trzecim sklepie kolega poszedł, kupił zeszyt, a długopisów nie było. Idziemy do następnego sklepu. W drzwiach stoi pan, sprzedawca. Długopis mi daje z Matką Bożą i różaniec. Ja w szoku. Ja mówię, ja zapłacę. Nie, nie, nie. Pyta się, co chcę. Ja mówię, a pokażę pan. Mam czas czy nie mam czasu? Mam. I mówię tak, ja chciałem te legitymacje matki, ja to nazywam legitymację Matki Bożej. Ja chciałem 20 sztuk. On mi daje 7 gratis. On mi daje 7 gratis, tu czy tu? To. Aha, tak. Tak, zrobimy pani? Zdjęcie potem. No, tego chyba sobie od razu zrobiła pani. Chyba nie, że to potem. Dobra, zostawiam. No, ja mówię tak. 7 gratis. Ja mówię, to daj mi drugie 20. On mówi, trzymaj 7 gratis. Ja mówię, daj mi, a chciałem tylko 20 kupić. Ja mówię, daj mi trzecie 20. On mówi, trzymaj 7 gratis. Ja mówię, daj mi 4,20. On mówi, trzymaj 7 gratis. Ja mówię, to daj mi 5,20. On tam patrzy, już ci więcej nie da. Czyli wziąłem 100. No i kurczę, wie pani, te po 7, co mi dał, te to zostałem, rozdałem rodzinie. No a te, no wziąłem do domu. No i proszę panią, jesteśmy, a tu idziemy teraz do kościoła na zdrowaśkę. Weszliśmy do kościoła, wyszła msza po włosku. No kurczę, no nie pasuje wyjść. Jesteśmy na mszy, znowu dostaję drgawek, znowu dostaję płaszcz na chwilę.
Macie iść do sklepu, kupić drugi zeszyt, większy dla kolegi, bo tobie nie wszyscy uwierzą to, co widziałeś. I macie spisać to, co się wydarzyło. Podać świadków tych wszystkich, którzy to dzisiaj co zobaczą, co widzieli, żeby ten. No to dobra, wychodzimy z kościoła, ja mówię do tego kolegi, słuchaj, mamy kupić drugi zeszyt, a poznam jeszcze koleżanka, inny kolega. No wie, nie, miałem raka wejść na ciastko, jakie kurczę zeszyt, już jeden mamy. Ale ten opiekun też był tam oświecony jakoś, mówi, Rysiek mówi, że mamy kupić, to idziemy kupić. Ale gdzie kupić? No to idziemy do informacji. Wchodzimy do informacji, no i ja mówię, że chcieliśmy, pokazuję zeszyt. Oni mi dają kartki, a ja mówię, nie, ja chcę taki cały zeszyt. Jaki gruby zeszyt, a cztery mi dali, nie? Ja mówię, ile za to? Zmówicie zdrowaśkę. No to Bóg zapłaci, na pewno zmówimy. A gdzie to możemy kupić jakieś te pamiątki? Obok tu. No to weszliśmy tam, oni takie pozbierali pamiątki, takie po 10 euro, po 12 euro, takie figurki różne. A ja zobaczyłem tą książkę za 5 euro. Mówię, to jest fajnie, biorę za 5 euro. Czyli była jednak za 5, tak jak pan. No i niech pani słucha. No i kurczę, idziemy do kasy, ja daję tą książkę, ona mówi 8 euro. Ja mówię, że pani, ale tam pisze 5 euro. Nie, to zapomniał kolega ściągnąć 8 euro. Ja mówię tak, szukam po portfolio, mówię, pani co, mam tylko 5 euro. Akurat tak się zdarzyło, nie ma więcej. No niestety, ale się taki młody facet, ona mówi, to co mam zrobić z tym panem? On tak popatrzył na mnie, daj mu w tej cenie, co my kupili, za 3,78. Pamiętam to jak dziś. 3,78 euro, nie? On to w szoku dałem. Oni dają te figurki, ona mówi, a on mówi, a im policz po 1 euro za wszystko. My w szoku wszyscy, nie? No ja, co się w ogóle dzieje? Co jest grane, nie? Tu po 10-12 euro, a tu za 1 euro. Cud, no jak? No i co mamy za to zrobić? Zmówcie ten, zdrować Mario za nas. Ojcze, no zdrować Mario. No to na pewno zmówimy, nie? Idziemy na drogę krzyżową, ale po drodze jest różaniec. A my to zmówmy sobie szybko różaniec i pójdziemy. I przy pierwszej dziesiątce, proszę panią, znowu dreszcze, płacz. Znowu słyszę głos, tak, musiałeś przyjechać tu, żeby uwierzyć, że żyję, że z ciałem i z duszą byłam wzięta do nieba. 3 razy się mi już wyrzekłeś. Nie mogę skojarzyć, dlaczego też jest, gdzie, kiedy, też razy się zarzekłem, jak, kiedy. I przyszła taka straszna wichura, jak nie było wcześniej. Trzeba się zarzekłem, jak zacząłem wrzeszczeć niesamowicie, było silniejsze ode mnie. Chyba za 2 kilometry mnie było słychać. Także wrzeszczał przez chwilę, no i potem nic, w porządku. Przy 3 dziesiątce różańca znowu dreszcze, płacz i słyszę głos. W ten sposób ci się będę objawiać. Czy już wtedy wiedziałem, że Matka Boża, nie, że to jest jakaś tam, nie? I przy 5 dziesiątce różańca słyszę głos. Znowu dreszcze, płacz. Macie iść o drugiej w pokoju się spotkać, spisać to wszystko, co się wydarzyło. No to dobra. No to idziemy drugą krzyżową zmówić. Mówimy, żeby zdążyć szybko. Koleżanka mówi, ale miejmy na kawę i na ciastko. No już nie zdążymy. Przylatujemy do pokoju, zaczynamy spisywać to wszystko. Ja dyktuję temu koledze. Przyszli koledzy, którzy z nami byli w pokoju, 4 osoby w pokoju. Tłuką się, szeleszą, przeszkadzają. My ich prosimy. No to na solo, do bitki się stawiają. Ten. Ja mówię, to słuchaj, dzisiaj nie spiszemy, to w domu to spiszemy jakoś i potem to jakoś się podzieli. Tyle co my przestali, no i ten kolega mówi, no chodź na solo. On mówi, jakie solo? Szatan działał, szatan, co przeszkadzać. No i potem jak my to przeliczyli wszystko, jak to Matka Boża daje, to te legitymacje 100, to była różnica między 8 euro a 3,78 i ten zeszyt. Czyli ja bym kupił zeszyt i za 8 euro ten, to bym nie miał tych 100 legitymacji. Rozumie pani? Tak, tak. A ja to miałem też 100 legitymacji Matki Bożej. I przyjechałem do domu w 2 tygodniach, rozdałem znajomym, obcym ludziom. Mówię, że byłem w Medjugorje i ten. I do tego roku, w międzyczasie byłem w zeszłym roku we wrześniu w Medjugorje z grupą niepełnosprawnych, w tym roku w marcu z Trastomewą. I tam dopiero mi objawiła Matka Boża, co się stało dopiero w tym roku, po 3 latach. Jak to się stało, kiedy ja się zarzekłem? Matki Boże, nie wierzyłem, zarzekłem się. No to raz jak ten papież nasz, nie mówi, że do Matki Bożej się trzeba modlić, ja mówię, no chyba on głupi, no jak do Jezusa się modlić, a nie do Matki Bożej. Jak do Matki, gdzie takie ten. Drugi raz jak Wyszyński też mówił, a trzeci raz jak ta kobieta przyszła, przyniosła mi tą legitymację, zarzekłem się i rzuciłem. No i dopiero w tym roku do mnie doszło.
No, ale powiem pani szczerze, że no dużo się działo. Dużo się działo. No niesamowicie. Cudowne błogosławieństwo. No, niesamowicie, no. No. Naprawdę, niech Bóg będzie uwielbiony w tym, co dla Pana zrobił. I w zeszłym roku byłem, proszę Panią, w Medjugorje. Myślałem, że dalej mi się Matka Boża będzie objawiać. Nie. W tym roku byłem też nie, ale jeszcze skończę, wracając do tych trzech lat, sprzed trzech lat, nie, co byłem, 2018-2019. Bo tak sobie tłumaczyłem, dlaczego Matka Boża mi powiedziała, że mi się w ten sposób objawi. Bo w któryś dzień, my tam byli, szefowa mówi, że będzie kamera, będą świadectwa nagrywać, i to pójdzie na cały świat. I my idziemy na to świadectwo tam do tej kamery i słyszę głos. Tak, będziesz słynny na cały świat. Będzie stała koło ciebie, jak przyjdziesz do domu, TVN, Polsat, te słowa. Będą stać, sąsiedzi ci będą, kurczę, będą ci, wiesz, zazdrościć. A taki epizem się, tak, ja wam pokażę, tak, dobrze, dobrze. No i tu będziesz nagrywany na cały świat, będziesz mówił, że Matkę Bożą widziałeś. No i tak jeszcze się poprawia mnie. Okazało się, że była Ukrainka, powiedziała świadectwo, kamery złożyli, koniec. Tak. Wychodzimy stamtąd, a ja słyszę głos. Widzisz, żadnej Matki Bożej nie było. To jest wasze, w głowach się wam poprzewracało. To, co żeście zaczęli pisać, wyrzućcie, stargajcie, nie mówcie nikomu to, co żeście widzieli. Zachowaj was Boże, nie było żadnej Matki Bożej. To jest blewń. Ja do tego kolegi mówię, ty słuchaj, ale my kuźwa się zbłaźnili, nie, bo przecież my mówili wszystkim, że my widzimy Matkę Bożą. Mówi, a co? Ja mówię, no słyszę teraz taki głos. I wtedy mi przyszło do głowy, że potem się Matka Boża objawiła, że w ten sposób mi powie, nie, że pierwsze dreszcze i płacz, że to będzie szatan. Wiedziała z góry, że on tak zrobi, nie? Tak. Żeby dalej nie wierzyć, że Matka Boża istnieje. Tak, no, tak, no, tak, no, tak, no. Żeby zobaczyć to, co się tak, wydarzyło, tak, to, co pięknego tak, Pan tak, Bóg objawił. Tak, tak. No i powiem Pani szczerze, że no, tak widać. Coraz lepiej się czuję, super, wszędzie się obracam, no i Bogu dziękować. I tak, Pan by chciał, no, ja się no. bardzo cieszę, że Pana spotkałam. No, ja też. Naprawdę, to jest chętnie się dzielę. Tą książkę musimy jakoś dostarczyć dzielę. Panu, coś no. się jakoś umówimy, żeby tutaj... Nie ma sprawy. Cuda Bożej miłości, właśnie co powiem. No ja jestem na ciągówce tu zakopany. Tak, jakoś, no, jakoś sobie to wszystko ułożymy. Także mogę ten materiał wykorzystać na chwałę Pana Boga, żeby oczywiście. Gdzieś puścić, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Dziękuję Panu Boże, bardzo serdecznie. Tak, zrobię. Ja to jest legitymacja Matki Bożej. Bo to jest legitymacja Matki Bożej. A więc to, Aniu, było tak, że wychodząc z kościoła zobaczyłam Pana, który siedział na takim wózku dla niepełnosprawnych, takim mobilnym wózku, no bo ograniczały go schody niestety. No więc schodząc pytam się, czy mogę Panu jakoś pomóc? No trochę byłam zrezygnowana, bo sobie myślę, no jak ja temu Panu pomogę, no nie dam rady go nawet, no pomóc mu tam wejść po tych schodach z tym wózkiem, no nie było szans. Natomiast ten Pan mówi, o tak, mówi, z drugiej strony jest wejście, czy mogłaby mi Pani potrzymać drzwi i poczekać tam na mnie, żebym mógł też wyjść, bo nie da sobie sam rady. No więc ja z radością to zrobiłam, poszliśmy z drugiej strony kościoła, Pan wszedł, podjechał przed Najświętszy Sakrament, ja sobie uklękłam kawałeczek dalej, poczekałam na tego Pana, wyszliśmy. No i wtedy ten Pan zaczął mi opowiadać właśnie tą piękną historię, którą najpierw zaczął mi opowiadać sam i potem mówię, proszę Pana, ale czy ja mogę to nagrać? Żeby po prostu większość ludzi to posłuchało. No i Pan się zgodził. No i Aniu, posłuchaj, co mi powiedział.